Ja zawsze śpiewałam dzieciom od małego. Lubiłam śpiewać ja, lubiła śpiewać mama. Śpiewała zawsze moja babcia, ja tak pamiętam od małego, bo od nich się uczyłam. Patrzcie, ten mama jaka rozśpiewana z Marysią. Wy tak chórzyści wszyscy śpiewali jak moje rodzeństwo. Tato z przychówkiem. Będę płakał, jak słucham chórych kupięcy. Zawsze. Dobrze, to nie da rady. Dość, 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 panowie, wstańcie, 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 wstańcie. Raz, dwa, tempo, trzy, cztery i... Moje marzenie było, żeby wszystkie dzieci skończyły przynajmniej podstawową szkołę muzyczną. Po to, żeby na tyle były wykształcone, żeby mogły świadomie traktować w przyszłości śpiew, muzykę, żeby nie byli zieloni całkowicie, żeby nie wiedzieli, co to jest nuta, co to jest taki instrument czy inny. Qui cantant bene cor habent, taka jest zasada łacińska. Ci, którzy śpiewają, dobre serce mają. Wejdź tam, gdzie śpiewają, bo tylko źli ludzie nie śpiewają. Ja jestem wychowany, że to śpiewałem od dziecka. Poczekaj, Justynka. Ile tu mogła mieć lat? Wiem. Ale patrz, zamknięte oczy, tak jak dzisiaj, jak śpiewa, widzisz? Patrz, zamknięte oczy, swój świat w ogóle. To jak skromnisiaka, jakby się z jakiejś porwała w ogóle choinki. A Justyna w tym samym kombinezonie występowała wtedy. Ja ten Tak. kombinezon dostałam od koleżanki. I był na chłopaka. I Justyna była obcięta, miała wtedy krótkie włosy i wyglądała wtedy jak chłopiec. I się w teatrze, pamiętasz, gdzie tam była, gdzie występowaliśmy wszyscy, zakładali się tam na tym. Czy to chłopak, czy O, dziewczynka? łódkę się zakładali, czy to chłopak, tacy dwaj. Bo, Czy no. dziewczynka, ja mówię, no, który z was przegrał, bo dziewczynka. Siedziałam, malowałam guziki, bo w ten sposób też zarabiałam na życie. I prezenter mówił, że jak ktoś chce po sobie pośpiewać, to jak się zgłosi do szansy na sukces, proszę przyjść. No i ja pomyślałam, że pojadę, no. Wiem, że emocje budzi ten program, że to jest zabawa, proszę Państwa, i poprosimy teraz uczestniczkę, Justyna Steczkowska, prosimy. A wszystko kostiumowe. Ty wygrałaś coś, przepraszam? W życiu samo spotkanie z panem Manem to takie zwycięstwo. Ja wiem, ja sam codziennie przeżywam to boleśnie. Przypadło mi w udziale zaśpiewanie Buenos Aires Coro. Po prostu wyszła i zaśpiewała. Pamiętam, siedziała tam Nina Terentiew, która mi dodawała otuchy, klaszcząc głośno. I potem jeszcze przyszła i powiedziała, że świetnie, gołąbeczko, coś tam, świetnie, malutka, czy coś takiego użyła, takiego miłego słowa. I bardzo mi pomogła tym. No i tak wygrałam szansę na sukces. No jest mi miło, naprawdę. No nie wiem, co powiedzieć. Dzięki temu mogłam jechać do Opola. I przyszedł dzień koncertu. Wyszłam na scenę i byłam tak jakoś niezwykle skupiona w ten dzień. Wiedziałam, co śpiewam, czułam, co śpiewam i nie sądziłam w ogóle, że to się komukolwiek spodoba. Wydawało mi się, że to jednak w ogóle nie jest na tym festiwal i już na pewno nic z tego nie będzie. Kiedy skończyłam śpiewać, huknęła taka burza oklasków, ja nie mogłam uwierzyć. I tak się zakręciłam przez scenę tą pelerynę. Byłam taka szczęśliwa i zbiegłam w ogóle, jejcie, jak fajnie. I kiedy Irena Sandor czytała wyniki, tegoroczną nagrodę Anny Jantar, dostała Justyna Steczkowska, ja nie mogłam uwierzyć, że w ogóle złapałam się nagle za głowę, ręce do góry, w ogóle i zaczęłam całować wszystkich chłopców z orkiestry i zaczęły się wywiady. To, aby to wszystko było plastyczne, aby to wszystko było poukładane,
w częstotliwościach, to już jest sprawa realizatora dźwięku i tutaj wiadomo, że Leszek Kamiński robi to najlepiej. Leszek Kamiński. Leszek ma w sobie dużo wdzięku. Jest wesoły. To jest taka jasna postać. Cała sesja to był jeden wielki śmiech. Po prostu z Grzegorzem oni się znają bardzo długo i zrobili kilka płyt i ich sposób żartu, ich sposób rozmowy jest po prostu niezwykły. Cały czas się śmialiśmy i było naprawdę fajnie. Jako człowiek jest taki, jak powiedziałam. A jako realizator po prostu wspaniały. My, kończąc taką płytę, chcemy być pewni, że sami w sobie przesunęliśmy się o jakieś nowe terytoria, zdobyliśmy coś nowego. Jasne, że warto robić rzeczy, które się uwielbia i sprzedawać ich bardzo dużo. To jest podwójna przyjemność. Natomiast jedno jest pewne, że ani Justyna, ani ja nie umiemy tak naprawdę nakręcać się na to, żeby robić wyłącznie coś po to, żeby to sprzedać. To jest praktycznie niemożliwe. Justyna po prostu powoduje, że powstaje rzecz zupełnie nowa i rzecz poza kategorią, a właściwie rzecz, która siłą rzeczy staje się jej kategorią. Nasz dom był otoczony lasem cały. Zbieraliśmy grzyby, jagody, poziomki. Każda część lasu miała jakieś dary. Pamiętam, jak raz podeszliśmy do takiego domu, takiej jakby leśniczówki, i tam stały ule. I ja mówię, Paweł, wiesz co? Jakbyśmy tak przyszli tutaj w niedzielę rano i byśmy wybrali słoik miodu, przynieśli do domu. Alby mama była z nas zadowolona. Przyszła niedziela, my wstaliśmy bardzo rano, o 6 rano, i napatrzyliśmy się w telewizji na tych panów w foliach i w tym wszystkim. Zrobiliśmy sobie takie folie, wycięliśmy takie dziury i poszliśmy tam. Chcieliśmy zrobić wszystkim niespodziankę i powiedzieliśmy tylko naszej siostrze Krysi, której ufaliśmy bardziej może, żeby nikomu nie mówiła, że tam poszliśmy, że my przyjdziemy z tym miodem. I ona powiedziała, że dobra. I poszliśmy, ale długo nie wracaliśmy. Rodzice zaczęli się strasznie niepokoić. A dlaczego nie wracaliśmy? Bo przychodziły tam. I otwieramy pierwszy ul, a tam w środku nie ma miodu, tylko poduszka jest. Drugi ul też poduszka, trzeci też poduszka. A my przyszliśmy z taką łyżką, myślimy, że ten miód się tak po prostu wybiera do słoika i już.